śmie niepokoić moją boskość. Geralt z Rivii. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej, ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić zsiadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Mam lepszy pomysł. Po prostu cię zabiję. Myślisz, że to są narzędzia? Wielkiego? To zobaczy, bo... Ten Mam dobre wieści. Bóg umarł. To był zwykły potwór, który wykorzystywał waszą naiwność. Wyście głodowali, a on obrastał w kolejne podbródki. Coś ty najlepszego zrobił! Wszechbóg przestrzegał! Mówił, że jeśli jego zabraknie, wszystkich nas śmierć czeka! Chodź, Trzebor, powiemy reszcie! Tylko wspólna modlitwa nas uratuje!